Słuchajcie, po tym jak DJI wprowadziło najnowszą kamerę Action 5 Pro na rynek, wiele osób może zastanawiać się, którą kamerę wybrać. Czy bardziej iść w stronę Pocketa, którego mamy na gimbalu i jest bardziej przeznaczony do lifestyle'u i vlogów, czy jednak kamerę sportową, która ma już coraz lepszą stabilizację, świetną jakość dźwięku w połączeniu z mikrofonem DJI Mic 2, a także coraz lepszą jakość, no i przede wszystkim wbudowaną pamięć. I w tym materiale porównamy sobie jedną i drugą kamerę i zobaczycie też próbki materiału z różnych ujęć. Dzięki temu ten materiał powinien Wam pomóc w dokonaniu wyboru, którą z tych kamer wybrać. Słuchajcie, trzeba na początku od razu zaznaczyć, że jedna i druga kamera mają pewne ograniczenia. Między innymi Pocket nie jest odporny na wodę, nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale także na piasek. I to jest ważne dlatego, że jeżeli używamy takiej kamery w krajach, gdzie mocno się kurzy, no, gdzie są pustynne tematy, no to już trzeba pomyśleć bardziej o kamerze akcji. Z drugiej strony Action 5 ma mniejszy sensor, to jest na pewno. Przysłonę ma ciemniejszą. No i stabilizacja po zmroku, a także bitrate tutaj na etapie premiery sporo kontrowersji wzbudzają, więc warto sobie uczciwie powiedzieć, że zarówno jedna, jak i druga kamera nie są to doskonałe produkty i trzeba się liczyć z ich ograniczeniami. Słuchajcie, te dwie kamery różni bardzo dużo, Action 5 versus Pocket. Obie kamery mogą być stosowane do vlogów, mają zupełnie inną specyfikę. I tak, Pocket ma mechaniczny gimbal, pole widzenia jest mniejsze, bo jest ekwiwalent ogniskowej 20 mm. Ma jaśniejszy obiektyw, większą matrycę, bo jednocalową, jednocześnie delikatnie rozmywa tło. Pocket nie jest odporny mechanicznie, na przykład na wodę, czy na piasek, na zanieczyszczenia, ale też na upadki, tak? Jeżeli zrzucimy Pocketa na beton, no to wiadomo, że trzeba będzie go dać zapewne do serwisu. Jeżeli chodzi o Action, to jest typowa kamera akcji, tak? Czyli głównie nagrywa POV, ale ze względu na stabilizację i na parametry, bardzo dobre parametry ma w tej chwili, współpracy z mikrofonem też, często stosowane jest do vlogów. Jeżeli chodzi o ogniskowe, tutaj jest dużo szersze pole widzenia, jeżeli chodzi o Action. No i kolejna sprawa, że wszystko mamy w ostrości, zarówno mnie na pierwszym planie, jak i obiekty na zewnątrz. Jeżeli chodzi o Pocketa, jak zbliżę się, to wyraźnie widać, że pierwszy plan, czy ja jestem ostry, a drugi plan nam się delikatnie rozmywa. Kogo ty tutaj widzisz? No, grzeczny bądź, już. Jeżeli chodzi o stabilizację, na pewno wygląda to zupełnie inaczej. Głównie stabilizujemy na bazie albo żyroskopów w kamerach akcji, albo wbudowana stabilizacja, tutaj mamy Rocksteady. Natomiast gimbal daje nam ciekawsze możliwości, ale też pewne ograniczenia. Ciekawsze możliwości, bo możemy śledzić dany obiekt i to dość mocno. Tak jak zobaczcie teraz, cały czas jestem w polu widzenia, jeżeli chodzi o Pocketa. Natomiast jeżeli chodzi o Action, wiadomo, że to pole widzenia jest mocno ograniczone. On mnie śledzi tylko do pewnych granic. Ma taką nową funkcję trackingu. Wygląda to w miarę ok. Tak czy inaczej, jedna i druga kamera może być z powodzeniem stosowana do vlogów. Wiadomo, że Action nam wytrzyma trochę więcej, ale też wiadomo, że są zalety mechanicznej stabilizacji. Na przykład wieczorem w mniejszej ilości klatek na sekundę, w ujęciach wieczornych stabilizuje lepiej Pocket, a jeżeli chcemy nagrywać na przykład 4K w 25, no to zdecydowanie. Przy tych wieczornych ujęciach ISO podbija bardzo mocno Action i tak sobie radzi. No i co ciekawe, słuchajcie, jedna i druga kamera mają możliwość nagrywania 4K nawet w 100 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi o Action, ma nawet tryb Burst, czyli można bardzo krótko nagrywać w mniejszej rozdzielczości, ale w większej ilości klatek, czyli takie slow-mo, Burst Slow Motion. I to jest super sprawa. Mamy tutaj D-Log M w jednym i w drugim przypadku. To nam daje dużą przewagę, jeżeli chodzi o postprodukcję, elastyczność, no i kolory, prawda?
Wiadomo, że ta matryca w Action 5 tu jest 1/3 cala, jeżeli chodzi o Pocketa, mamy jednocalową matrycę. Ona definiuje nam też parę spraw. Też pole widzenia i właściwości tej optyki, przysłona, jaśniejszy obiektyw w Pockecie, bo tu jest przysłona 2, tutaj mamy 2.8. One nam pewne już parametry i możliwości definiują z góry. Takie jest szerokie pole widzenia. Ja praktycznie jestem widoczny dotąd, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Pocketa, starałem się go odchylić, ale mniej więcej dotąd, czyli to jest różnica spora, naprawdę duża, jeżeli chodzi o pole widzenia. I co ciekawe, jeszcze jedna i druga kamera mają bardzo dobre akumulatory w tej chwili, szybko się ładują. Jeżeli chodzi o Pocketa, mamy tutaj dostawkę, czyli taką dodatkową rączkę, którą możemy już naładowaną nawet wymieniać, jeżeli nam zależy. Wiadomo, w Action 5 mamy szybkie ładowanie akumulatorów, możliwość faktycznie zakupu zestawu kombu, gdzie mamy 3 akumulatory razem z hubem. Bardzo wygodne rozwiązanie, szybko się łączą jedna i druga, dobrze pracują intuicyjnie i z jednej i z drugiej można pewne benefity wyciągnąć. Wiele komentarzy było takich, że najlepiej mieć dwie te kamery, jedna do vlogów codziennych i do lifestyle'u, a druga jako action do POV głównie, czyli do sportów, ale nie tylko sportów, bo do pola widzenia naszego, czyli do oddania naszego pola widzenia. Czy siedzisz na przykład za kierownicą samochodu, czy jedziesz na rowerze, czy robisz podobne rzeczy, nawet w przypadku vlogów, to może być jak najbardziej fajna sprawa typu behind the scenes, to co robimy, to co trzymamy w rękach, mając tak szerokie pole widzenia, jak tutaj w przypadku Action, kupujesz sobie nakładkę albo na szyję tutaj, albo na piersi i w tym momencie możemy pięknie pokazywać to, co robimy na co dzień. Dla mnie też bardzo ważne było użycie tych kamer na dronach i faktycznie, jeżeli chodzi o Pocketa, próbowałem to robić z nakładką szerokokątną i te rezultaty nie były złe. Trzeba wiedzieć, jak ustawić sobie gimbala i jak latać. Głównie latamy bardzo spokojnie i liniowo, w miarę prosto. Wiadomo, że nie robimy żadnych akrobacji, bo to jest gimbal mechaniczny i on będzie się buntował przy tych akrobacjach. Tak w przypadku Action, no to tutaj już zupełnie inna bajka, bo wiadomo, że taką kamerę wykorzystuje się spokojnie w FPV i można latać. Jedyny kłopot, jaki miałem, to stabilizacja w Gyroflow trwała wieki. To była jedna sprawa. No i ogólnie, jeżeli chodzi o postprodukcję, troszeczkę było trudniej, na przykład zapis z żyroskopu jest tylko w polu widzenia W, czyli pewne niuanse, jeżeli chodzi o te kamery, trzeba poznać, bo one mają swoje humory i wiadomo, że pracują w pewnym zakresie, w którym warto je wykorzystać. No dobrze, no to teraz czas na podsumowanie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Pocketa, ten jasny obiektyw, matryca jednocalowa, stabilizacja mechaniczna, no i szereg tych nowych cech, które naprawdę są fajne, między innymi tracking twarzy czy osoby, to jest to, co go naprawdę wyróżnia. Bardzo dobry akumulator i, no nie wiem, 4K w 100 klatkach. To jest świetne, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, żeby nosić ze sobą taką kamerę dodatkowo, oprócz telefonu. Jeżeli chodzi o Action, wiadomo, jest to kamera sportowa. Głównie taką kamerę powinniśmy stosować do POV, czyli pokazać swoje aktywności, na przykład na rowerze, przy jeździe samochodem, na nartach, właśnie na dronach i tak dalej, ale ona nam się też świetnie sprawdzi do vlogów i niezależnie, czy wybierzecie Action czy Pocketa, to tylko kreatywność nas ogranicza. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że dla mnie jest kłopotem jednak noszenie ze sobą dodatkowej kamery oprócz telefonu i nawet z takim świadectwem przydatności kamer do vlogów jest fakt, że ostatnio byliśmy na pokazach lotniczych, tam miałem 3 drony, ale też przelatujące samoloty filmowałem, bo przelatowały bardzo nisko nad ziemią. No i okazało się, słuchajcie, że jednak te szybkie ujęcia przelatujących niziutko samolotów nagrałem telefonem, bo tak było mi najwygodniej, najszybciej. No i to daje dużo do myślenia. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem wszystkich cech tych kamer, ale mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zadawania pytań, a także pozostawiania komentarzy, a my widzimy się już w kolejnych epizodach wkrótce. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.